trzeba mieć tam jednorazową zgodę, ewentualnie na publikowanie i rozmawianie. Otóż i ta zgoda powinna być uzyskiwana poza wyjątkiem sądu i na mocy artykułu 356 paragraf 1 i 2 KPK zezwolić przedstawicielom pracy radia i telewizji na rejestrowanie przyjęcia rozpraw w sprawie KPK 580-210 za pośrednictwem operatywy audio i wideo na czas do zakończenia odczytywania i uzasadniania aktu oskarżenia. W dalszej mierze ograniczając odpowiedzialność KPK nie wychowań z powodu podejrzanego oskarżonego przepraszam świadków w zakresie składanych wyjaśnień oraz zeznań poprzez świadomość rejestracji na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z procesem karnym. Proszę przedstawicieli mediów, prawomocnym postanowieniem sąd zezwala na rejestrowanie tego, co się dzieje na rozprawie poprzez nagrywanie, ale jedynie do momentu, kiedy pan prokurator, jeżeli to się nastąpi, zakończy uzasadnianie aktu oskarżenia. Potem proszę o wyłączenie urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Można dalej przebywać na sali rozpraw, czyniąc stosowne notatki przebiegu czynności. Podyktowane jest to tym, że od uczestników postępowania sądowych są też świadkowie, a nie każdy świadek chciałby, żeby jego zeznania podlegały rejestracji spraw. Nawet taka rejestracja nie może być dostępna do szczególnego uzasadnienia. Czy strony składowe jeszcze jakieś dodatkowe wnioski przed otwarciem przewodu sądowego? Przed odebraniem danych osobowych. Dziękuję bardzo. Proszę oskarżonego, proszę o wsparcie. Używając przy tym słów, cytuję, to jest księga kłamstw.
pieprzyć to gówno, pieprzyć tą hipokryzję, żyjcie z tego gówna. Czym obraził życie religijne innych osób? Między innymi Ryszarda Nowak w grudniu 2008 roku, Hanny Holstyn i Czuli, ustalono się czasu pomiędzy 13 grudnia 2007 a 2008 rokiem, Zbigniewa Kołda w drugiej połowie 2009 roku, Andrzeja Bofio w grudniu 2009 roku, Jolanty Szczecińskiej na przełomie 2009 i 2010 roku. To jest obszar na to z artykułu 196 kodeksu karnego. 13 września 2007 roku w grupie UFO w Gdyni odbył się koncert m.in. zespołu muzycznego Behemoth, którego wokalistą był Adam Darski z Subem Nerdem. Podczas przerwy między utworami wokalista zespołu podał na scenie Biblię, wypowiadając przy tym słowa: to jest księga kłamstw, pieprzyć to gówno, pieprzyć tą hipokryzję, żyjcie z tego gówna. Następnie podarte kartki rozrzucił wśród publiczności. Już po wszczęciu postępowania z urzędu przez prokuratorę rejonową w Gdyni na podstawie doniesień prasowych wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa podczas wspomnianego żyły koncertu podpisane przez przewodniczącego Grupy Polskiego Komitetu Obrony przed sektami Ryszarda Nowak. Pan Ryszard Nowak skontaktował się z dziennikarzem Gazety Świętokrzyskiej Piotrem Szamickim, który potwierdził mu informację, iż nagrał fragment tego koncertu z mający miejsce właśnie w podpisanym dowodzie zdarzenia. W lutym 2008 roku pan Ryszard Nowak widział to nagranie właśnie z koncertu w internecie. Widząc to, poczuł się, że jego życie religijne zostało oznaczone. Później w 2010 roku zawiadomienie o tej samej treści służyli posłowie Andrzej Jabłowski, Anna Szczepińska, Zbigniew Korda, Hanna Holstyn, Kubicka. Powołany w toku postępowania biegły z zakresu religioznawstwa dr. habilitowany Krzysztof Kowalik stwierdził w pisemnej opinii, że Biblia i każdy egzemplarz jest przedmiotem czci religijnej poddawany szczególnym formom adoracji, okazania, ucałowania, skarbania wiary chrześcijańskiej. W przesłuchanym charakterze podejrzanego Adam Darski nie przyznał się do popełnienia zatrzymanego młodszemu i wyjaśnił, że koncert odbył się w ramach trasy koncertowej w Polsce i ten kursus, podczas którego właśnie przed którym nastąpił te słowa, które były odpisane w akcie oskarżenia, miał wprowadzić publiczność w klimat tego utworu. Jego zdaniem był to krytyczny głos i wyrażenie jego stosunku do wiary, aczkolwiek nie miało na celu obrażenie nikogo. Analizując ten materiał, należałość naszym zdaniem do stanowiska, iż Pismo Święte stanowi przełom najwyższy wyznawców wielu religii, nie tylko chrześcijaństwa i jego wyznań, ale też judaizmu. Oceniając to zdarzenie, wskazuje, że wokalista miał zamiar wprowadzić wszystkich wyznawców tych religii. Jego zachowanie nie było spontaniczne, ale zaplanowanym występem, co potwierdza zdjęcie set listy utworów wykonywanych na koncercie. Zaznaczenie, iż pomiędzy nimi wystąpi element związany z Biblią. Poprzez podarcie Pisma Świętego artysta miał na celu podkreślenie bezwartościowego jego zdania charakteru Biblii. Zachowaniu takiemu nie można przyznać żadnej przeciwdziałalności artystycznej. Podarcie Pisma Świętego Gminicie wobec jego wulgarnych i obraźliwych słów nie może być rozpatrywane jako utwór lub artystyczne wykonanie utworu. Gesty i słowa wokalisty nie były elementem wykonywanych utworów muzycznych. Zamiarem sprawcy było kształtowanie podstaw odbiorców względem największych religii monoteistycznych. Działom publicznej, aby jego czyn doszedł do wiadomości szerszego, bliżej nieokreślonego kręgu osób, bez uczestników publicznej imprezy. Byli tam również dziennikarze, z pewnością osoby, które nie są również panami zespołu, a znajdowali się tam też z uwagi na ciekawość, też obowiązki zawodowe. W związku z tym podejrzewam, musiał być w tym przypadku interna, którą może udać się zakupić bilet. Na sali znaleźć się mogą osoby, które nie podzielają poglądów i relacji zespołu. Nie była to prywatna impreza, na którą obowiązywały zaproszenia lub funkcjonowano w inny sposób selekcji gości. Czym innym jest element skandalu, show, prowokacji artystycznej, a czym innym używanie słów i gestów, które w swojej wymowie obrażają życie religijne grupy osób, która nawet nie jest obecna na tym koncercie, ale dowiaduje się o tym fakcie później. Co nie zmienia oceny, że poczucie religijne zostało obrażone, a jedynie gdyby byli na koncercie, nastąpiłoby to wcześniej. Trudno uwierzyć, iż lider tak zespołu nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, że wśród uczestników jego koncertu znajdą się takowi, którzy z racji obowiązków zawodowych poinformują szeroką opinię publiczną o przebiegu koncertu. Mimo wreszcie zgodzić również z tym, iż poprzez zdecydowanie się na obejrzenie nagrania, byli świadomi, że jego zobowiązań sami się narażali w ten sposób na przeżycie negatywnego stanu emocjonalnego, a w konsekwencji na obrażenie uczuć. Poprzednio musieli skonfrontować wiedzę, którą mieli z opowiadań, gdyż gdyby nie zapoznali się z nagraniem w internecie lub nie rozmawiali z uczestnikami zdarzenia, można by im zarzucić, że iż nawet nie widzieli tego zdarzenia, które wywołało obrazy w uczuciu religijnym lub nie zapoznawali się z bezpośrednimi świadkami tego. Zachowanie podejrzanego nie było częścią utworu, tylko jego luźną zapowiedzią, wprowadzeniem do utworu przemnięciem między utworami. Dla jego prawidłowego odbioru nie trzeba było wysłać jakiegokolwiek utworu z płyty zespołu. Nie miało bezpośredniego związku z prezentowanymi utworami poza wyrażeniem osobistych poglądów antyreligijnych przez wykonawców. Demonstrowanie swojej niezgody, krytyka religii musi również mieć swoje ramy, a w tym wypadku z uwagi na formę użyte słowa stanowiła znieważenie przez uczucie religijne. Użyte przez sprawcy zwroty mogą być uznane jedynie jako celowa i skuteczna próba obrażenia znaczy religii monoteistycznych.
Swoboda wypowiedzi jest jedną z głównych podstaw demokratycznego społeczeństwa. Korzystanie z tej wolności pociąga z sobą obowiązki i odpowiedzialność. Do nich w związku z przekonaniami religijnymi można zaliczyć obowiązek unikania w miarę możliwości wyrażeń, które ze względu na przedmiot wiary niepotrzebnie obrażają innych i profanują. Dziękuję. Dobrze.